Jak rozpalić grilla Lotus Grill? Użyj węgla drzewnego z drzewa liściastego. Zamiast węgla z drewna przetworzonego, węgla czy brykietu. Idealny rozmiar kawałków to 5 złotówka. To skarb. Ułóż węgiel w pojemniku, aby udało się nałożyć wieczko. Użyj rozpałki w żelu, dostępnej w marketach lub innych sklepach z grillami. Około 2-3 nakrętki. Uważaj, aby nie wlać rozpałki w otwór. Włącz wentylator na krótko przed podpaleniem. Upewnij się, że obecny jest płomień. Może być on trudny do zauważenia w świetle słonecznym. Nie zapomnij zamknąć zaczepów. Chwilę później. Na początku może pojawić się trochę dymu z powodu wypalania się pyłu węglowego. Dwie minuty 21 sekund po podpaleniu. Grill jest już mocno rozgrzany. 3 minuty i 16 sekund po podpaleniu. Możesz zacząć grillowanie. 4 minuty 7 sekund po podpaleniu. Najpierw kiełbaski. To niewiarygodne. 'Hej, myślę, że grill jest zbyt gorący. Spokojnie, zaraz go przyciszymy. Zbyt wysoka temperatura? Po prostu przekręć w lewo pokrętło. Grill Lotus Grill natychmiast poda mniej ciepła. Dziewięć minut 15 sekund po podpaleniu. Można już jeść. Nieźle. A jak tam stek? Okej, idealny. Chociaż można byłoby go jeszcze zostawić na minutę lub dwie. Zmykaj stąd, mały draniu. Ach ci podjadacze. Spróbuj tak zrobić z innym markowym grillem na węgiel drzewny. Pozew sądowy murowany. Tego węgla wystarczy jeszcze na 45 minut grillowania. A inny grill jeszcze nawet się nie rozpalił. Nie zapomnij go zgasić. Jeżeli nie masz czasu, użyj wody. Albo po prostu pozwól, aby się wypalił. Czyszczenie jest proste i szybkie. Wytrzyj nadmiar tłuszczu papierowym ręcznikiem. Włóż kratkę i miskę grilla bezpośrednio do zmywarki. I zawsze ostrożnie pozbądź się popiołu. Spakuj grilla i ciesz się latem. To skarb. Czas od podpalenia do rozpoczęcia grillowania 4 minuty 7 sekund. Czas od podpalenia do serwowania 11 minut 47 sekund.